kościoła. It was very difficult to evangelize men to do what I was doing. I było ciężko ewangelizować mężczyzn, aby robili to, co ja robiłem. That's why I've begun this Men of St. Joseph for our diocese, so we can get men more involved in church. I dlatego zacząłem ten ruch mężczyźni Świętego Józefa, aby mężczyźni mogli bardziej się zaangażować w kościele. But my goal isn't to get just men in one group and women in another group. Ale moim celem nie jest to, żeby stworzyć grupę mężczyzn po jednej stronie, grupę kobiet po drugiej stronie. My goal is to have people on fire for the love of God. Moim celem jest zapalenie ludzi ogniem miłości Bożej. I've spent 20 years putting fires out. 20 lat spędziłem gasząc ogień. But I want to spend the rest of my life lighting a fire in the church. Ale resztę swojego życia chcę spędzić rozpalając ogień w kościele. I want every lay person in the church to realize that God loves them. Chcę, żeby każda osoba świecka w kościele zdała sobie sprawę z tego, że Bóg kocha konkretnie ją. And you don't have to be a priest or a religious in order to experience the love and the power of God in your life. I nie musisz być księdzem ani osobą duchowną, żeby doświadczyć miłości Bożej, mocy Bożej. In Vatican II they wrote many documents calling the lay people to do the work that the lay people are called to do. Wiele dokumentów zostało napisanych wzywających świeckich ludzi, aby robili to, co robią duchowni ludzie. The lay people are supposed to be the evangelists within the church. Świeccy ludzie mają być ewangelizatorami w kościele. See, we sheep bring more sheep together with them, with us. Na tej zasadzie, że my owieczki przyprowadzamy więcej owieczek ze sobą. And we come to our shepherds. I przechodzimy do naszych pasterzy. The shepherds don't make sheep. Pasterze nie tworzą owiec. Sheep make sheep. Owce tworzą owce. But we come to the shepherds to learn what God is saying to us. Ale przechodzimy do pasterza, aby dowiedzieć się, co Bóg mówi o nas. They're our teachers, but we're the evangelists. Oni są nauczycielami, ale my jesteśmy ewangelizatorami. But you can't evangelize if you just come to church 1 hour a week. Ale nie można ewangelizować, jeśli przychodzisz do kościoła godzinę tygodniowo. People only want to come to see what's happening when you're excited about what's happening. Ludzie przychodzą i chcą zobaczyć, co jest ekscytującego w kościele. If you go home after mass every week and nothing changes in your life, you're dead. Jeżeli idziesz do domu po mszy przez całe swoje życie, wracasz do domu i nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, jesteś martwy. God wants a church that's alive and excited about His presence. Bóg chce kościoła, który byłby żywy i byłby zainteresowany Jego obecnością. Now, I go to Eucharist every day of my life. Chodzę na Eucharystię każdego dnia. Now, when I go to communion every day, więc kiedy przyjmuję komunię świętą każdego dnia, I don't scream and jump up and down, say, oh, I've got the Eucharist. Nie krzyczę, nie skaczę, nie wydzieram się, o, byłem na Eucharystii. But many days there's a fire that happens inside my heart. Ale wielokrotnie w moim sercu jest ogień. And I realize I have the privilege of receiving Jesus Christ's body and blood. I zdaję sobie sprawę z tego, że mam ten przywilej, aby otrzymywać krew i ciało Chrystusa. What a great privilege, what a great honor. Jest to wielki przywilej, jest to wielki zaszczyt. I know it heals my body and my soul when I receive things. I kiedy otrzymuję to, kiedy otrzymuję go, leczy moje ciało i leczy moją duszę. When I go to prayer, I have never heard God in my ears. Can you repeat? I've never heard God in my ear when I go to prayer. Kiedy modlę się, nie słyszę Boga mówiącego do mnie, nie słyszę go w swoich uszach. But now I know whenever I go to prayer, I do hear God in my heart. Ale teraz, kiedy się modlę, naprawdę czuję Boga w swoim sercu. Prayer that doesn't change you isn't prayer. Modlitwa, która ciebie nie zmienia, to nie jest modlitwa. I say a rosary every day. Odmawiam różaniec każdego dnia. I say the mercy chaplet every day. I koronkę do miłosierdzia Bożego też każdego dnia. But and I don't get excited when I say those prayers. I nie ekscytuję się, kiedy mówię te modlitwy. But I know God speaks to me when
Ale wiem, że Bóg przemawia do mnie, kiedy odmawia, kiedy mówię swoją modlitwę, kiedy kończę tą modlitwę, On przemawia do mnie. And it changes me and it gets me excited. I zmienia mnie i sprawia, że jestem zainteresowany tym, co robię. I want to be so on fire with God. I chcę być tak rozpalony Bożą miłością. That everyone will come from all around just to watch me burn. I wszyscy, że wszyscy z zewnątrz przyjdą i będą patrzeć, jak płonę. Can you imagine if you had 10,000 people in this parish on fire for God? I czy możecie sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie jest 10 tysięcy osób zapalonych miłością Bożą w tej parafii? We wouldn't have to worry about the Muslims taking over all of Europe. Nie musielibyśmy się martwić Muslims. Nie musielibyśmy się martwić muzułmanami, którzy zajmują Europę. The Catholics would take over the world. Katolicy przejęliby świat. So I'm here to tell you one thing. A więc God chcę wam powiedzieć jedną rzecz. God is alive. Bóg jest żywy. And he wants to stir something up in your heart. I chce wywołać jakąś burzę w twoim sercu. He wants to make you a power-filled Catholic. I chce zrobić z ciebie prawdziwego, mocnego katolika. Do not settle for being a Catholic. Nie bądź usatysfakcjonowany tym, że jesteś katolikiem. Jesus didn't die on a cross so you could just go to heaven someday. He didn't die on the cross that you would just go to heaven someday. Pan Jezus nie umarł na krzyżu po to, żebyś ty mógł po prostu pójść do nieba któregoś dnia. He died on the cross that you might have a relationship with him now. On po to umarł na krzyżu, żebyś miał jakiś związek z nim teraz. We can enter into a heavenly relationship with God right now. Możemy wejść w taki niebiański związek z Panem Bogiem teraz. When we die and step into heaven, kiedy umrzemy i wstąpimy do nieba, we should hardly know that we're there. We should not notice the transition. Nie zauważymy tego przejścia, tej zmiany, że już jesteśmy w niebie. God has provided for us to have such a relationship with him that we will feel like we're in heaven almost every day. Bóg zaplanował taki stosunek między nami, żeby istniał taki stosunek między Bogiem a nami teraz na ziemi, że jak pójdziemy do nieba, to nie zauważymy różnicy. To jest już niebo teraz. If you read the Bible, jeżeli czytasz Biblię, and you should read the Bible, a powinniście to robić. The Bible's not for Protestants, you know. Biblia nie jest dla protestantów. We wrote the book. My napisaliśmy książkę. It's our book. To nasza książka. It's our book. So, tak, to nasza książka. When you read the Bible, a więc kiedy czytacie Biblię, we want you to believe what it says. Chcemy, żebyście uwierzyli w to, co tam jest napisane. Now we know that everything in the Bible is not literal. Wiemy, że nie wszystko w Biblii jest literal. Dosłowne. But, ale you can believe it. Just believe it for now. Możecie w to uwierzyć. Po prostu uwierzcie w to teraz. When you first take everything literal, it's okay. Kiedy czytasz po raz pierwszy, bierz to wszystko dosłownie. To jest w porządku. God will teach you. Bóg cię nauczy. I know when you read through the Old Testament, sometimes you're not very excited in the book of Leviticus. No, czasami kiedy czytamy Stary Testament, nie jesteśmy zbyt tym zainteresowani, na przykład Księgą Kapłańską. But if you're faithful to read the Bible every day, ale jeżeli macie na tyle wiary, żeby czytać Biblię każdego dnia, Bóg zacznie do ciebie przemawiać. He'll give you understanding of what the words mean. On poda ci zrozumienie tego, co te słowa znaczą. But he's inviting you into his life. Ale On zaprasza ciebie do swojego życia. We need to take the first step. My musimy zrobić pierwszy krok. It says in Revelations, I stand at the door and knock. W Księdze Objawień Apokalipsy napisane jest, stoję u drzwi i kołaczę. If you open the door, jeżeli ty otworzysz drzwi, you have to open the door. Musisz ty otworzyć drzwi. Then God will come in and he'll sup with you, he'll eat with you. No więc Bóg wtedy przyjdzie, będzie przebywał z tobą, będzie jadł z tobą. How many would like to sit down and eat dinner with Jesus tonight? Ilu z was chciałoby zjeść? Would you like to eat with Jesus tonight? Obiad z Jezusem dziś wieczorem. Anyone? Kto? Podnieść rękę. Okay. All you have to do
is open the door. No, wszystko co musicie zrobić, to otworzyć drzwi. If you open your heart, jeżeli otworzycie swoje serce, God will enter into a relationship with you. Bóg wejdzie w obcowanie z tobą. He'll feed you on his word. Będzie cię żywił swoim słowem. Now most of you say, I've never heard God. Większość z was powie, ja nigdy nie słyszałem Boga. No, you may not have heard him in your ears. Być może nie słyszeliście go swoimi uszami. But he's speaking to your heart right now. Ale on mówi do twojego serca i to właśnie teraz. If you open your heart right now, jeżeli otworzysz swoje serce teraz, God will come in and be closer to you than he's ever been before in your life. Bóg przyjdzie i będzie blisko ciebie, bliżej niż kiedykolwiek przedtem w twoim życiu. And if you continue to open your heart, he'll radically change everything about your life. A jeżeli będziesz wciąż dalej otwierał swoje serce, zmieni on radykalnie wszystko w twoim życiu. As I said, when I first came to the Lord, a więc tak jak mówiłem, kiedy po raz pierwszy przyjechałem to the Lord, to conversion experience to Christ. I had a conversion experience. Kiedy miałem pierwsze doświadczenie nawrócenia, I was working as a firefighter. Pracowałem wtedy jako strażak. I ended up owning three businesses at the same time. I miałem trzy różne prace w tym samym jednocześnie. I had three teenage children. Miałem trójkę nastoletnich dzieci. And yet I found it time to pray 1 hour every day in my life. A mimo to znalazłem czas, aby modlić się 1 godzinę dziennie każdego dnia. And as I gave my life more to the Lord, kiedy oddawałem swoje życie bardziej Panu Bogu, I found that I had less time I had to work and more time I could be with Jesus. I mniej czasu musiałem spędzić na martwienie się, a więcej czasu mogłem być z Jezusem. Within 2 years of my conversion, w ciągu 2 lat od mojego nawrócenia, I was working less than 40 hours and making more money than when I was working 80 hours. Pracowałem 14 godzin dziennie i zarabiałem mniej pieniędzy niż wtedy, kiedy pracowałem 18 godzin dziennie. He takes care of us. Bóg się nami martwi. If we open the door, jeżeli wy otworzycie drzwi, he comes in, on wchodzi and fixes everything that's broken. I naprawia wszystko, co jest zepsute. I've been baptized in the Holy Spirit for 40 years. Od 40 lat jestem ochrzczony w Duchu Świętym. I've been sick twice in 40 years. W ciągu 40 lat byłem chory 2 razy. When I was 38, I was sick for 1 day. Kiedy miałem 39 lat, byłem chory przez 1 dzień. And when I was 60 years old, kiedy miałem 60 lat, I prayed over a person in a young child in the Ukraine that had flu, and I got the flu. Modliłem się z młodym człowiekiem w Ukrainie, który miał grypę i zaraziłem się tą grypą. And I was sick for 5 days. Byłem chory przez 5 dni. So in 40 years, a więc w ciągu 40 lat, I've been sick. For 6 days. Byłem chory przez 6 dni. Because God allows me to have good health. Ponieważ Bóg pozwala mi mieć dobre zdrowie. I was an asthmatic as a child, so I wasn't all that strong and healthy. Jako dziecko byłem dzieckiem astmatycznym, miałem astmę, a więc nie byłem taki mocny wcale. But I don't have to spend any money on doctors. Ale nie muszę wydawać żadnych pieniędzy na lekarzy. I don't have to waste time being sick at home and missing mass. Nie muszę tracić czasu na bycie chorym w domu i marnować czasu w ten sposób. And in 1986, the Lord asked me to get rid of all my businesses and work full time for him. I w 1986 Bóg prosił mnie, abym zostawił wszystkie swoje prace, wszystkie swoje zawody i pracował dla niego. I gave up my work. Porzuciłem pracę. I sold my businesses in 1 day. Sprzedałem wszystkie swoje firmy. And I went to work full time for Jesus. I zacząłem pracować dla Jezusa na pełen etat. Now we had a Christian community that put me on salary. I teraz mamy taką wspólnotę chrześcijańską, która mnie utrzymuje, wypłaca mi wynagrodzenie. But that only lasted for 4 years. Ale to tylko tak trwało przez 4 lata.